Dzisiaj mamy gościa, mamy pastora z miasta, miastko, takie jest miastko na Kaszprawie, które się nazywa miastko. Zawsze mnie to bawiło, przepraszam. I pastor Zbyszek Urbaniak jest szefem Teen Challenge na Polskę. Jest taka organizacja, która zajmuje się narkomanami i alkoholikami, leczy. Takich ludzi właśnie pastor Zbyszek jest odpowiedzialny za funkcjonowanie tych ośrodków. Bardzo dużo uzdrowionych alkoholików i narkomanów, którzy całkowicie wyszli z nałogu, jest w Polsce dzięki tej służbie. Ale dzisiaj pastor Zbyszek nie jest z powodu Teen Challenge, tej organizacji, tylko jest z powodu łaski Bożej z nami, bo jako jeden z pierwszych w Polsce przyjął objawienie na temat łaski, na temat tego, jak Jezus Chrystus, co Jezus Chrystus przyniósł, jak działa, jak to wszystko funkcjonuje i żyje w tym, prowadzi swój zbór już od lat w ten sposób i nawet chyba w Teen Challenge tam takie zmiany też nastąpiły dzięki temu objawieniu doskonałej ofiary Jezusa. I dzisiaj ten doświadczony terapeuta i pastor podzieli się z nami objawieniem na temat łaski. Dobrze, więc ja was poproszę, żebyście go przywitali. Dobrze, przywitajcie i zapraszam cię, Zbyszku. A czy my zbieraliśmy ofiarę jakąś? Chyba nie. Zbierzmy ofiarę, póki... Nie, ty już mów. Nie, ty już mów. Znaczy tam zacznij o żonie, dzieciach najpierw. Dobra. Witam was. Nazywam się Zbyszek Urbaniak. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj być pośród was. I tak jak pastor Andrzej powiedział, że jestem tutaj dzisiaj z powodu łaski, ale zgodnie z sugestią pastora, zacznę od żony i dzieci. nie, ja żartuję. To jest też ważne, to jest też przejaw łaski, tak? Jestem jeszcze bardzo młody chłopak, ale mam już żonę od ponad 30 lat. Mam trójkę dzieci, najstarsza Ania ma 29 lat, młodszy syn 27 i najmłodszy Beniamin 20 w tym roku skończył. Dwójkę wnuków, chociaż nie wyglądam dla dziadka, ukułam taką fraszkę. Jeszcze się nie czuję, ale się raduję dziadkiem, bo nie czuję się, żebym był już dziadkiem i trochę mi było, jak się Jonasz pojawił, jak nasz pierwszy wnuczek, tak się też dziwnie czułem. W 86 roku, czyli już ponad 30 lat, przyjechałem w 86 roku do Broczyny i tam to było pierwsze miejsce mojej służby i Bóg czynił swoje rzeczy i byłem w tym gorliwy. Dzięki już Bożej łasce chciałem Bogu służyć z całego serca. I nie wiem, kto tutaj z was był na tym spotkaniu w Milanówku, bo ja tam część mojego świadectwa mówiłem, tak? Ale w 2007 czy 2006 roku, tak jakoś w tym okresie, ta cała służba, mimo że były ośrodki, mimo że były już hostele, coffee house i tak dalej, ta cała służba przynosiła mi mnóstwo... Ja nie mówiłem o tym, tak? Ktoś z boku patrząc mógł powiedzieć, no fajnie, wszystko się rozwija, ale powiem tak, z myślenia poprzedniego kościoła, w którym byłem, z którego wyszedłem, wychodzi się w jeden dzień, ale ta teologia siedzi w głowie i to przekonanie, że trzeba zarobić na zbawienie, że trzeba zasłużyć na dobre punkty, że trzeba zasłużyć na to, co, żeby Bóg błogosławił, gdzieś głęboko we mnie i nie rozumiałem do końca skończonego dzieła Chrystusa.
I kryzys nastąpił w 2007 roku, gdzie stwierdziłem, że przeżyłem pewien kryzys dosyć poważny, emocjonalny i siedząc w samochodzie musiałem powiedzieć Bogu, Boże, albo czegoś nie rozumiem, albo to nie działa. Albo pokażesz mi, co tak naprawdę znaczy Ewangelia, moc, radość, wolność od tego wszystkiego, co mnie dopadało. Albo boję się, że rzucę służbę, a nawet nie tylko, że rzucę służbę, ale rzucę wiarę, bo to nie działa. I Bóg jest dobry. Jeżeli tylko przyznajemy się do naszej niemocy, nie próbujemy płynąć w własnych siłach, tak naprawdę myślę, że wiemy wszyscy, że największym problemem dzisiaj dla objawienia pełni skończonego dzieła Chrystusa jesteśmy my sami. Bo po tamtej stronie nie ma już żadnego problemu. Wojna między Bogiem a tobą już dawno ustała. Chyba, że dalej jest jeszcze wojna między Bogiem a tobą ustała, chyba, że dalej jeszcze jest wojna między tobą a Bogiem. Ponieważ doskonałe dzieło Chrystusa zrobiło cudowną pracę. I ja mam obawy, czy mówić w szczegółach, co się wydarzyło, żebyśmy nie chcieli tego samego. Bóg działa w różny sposób. Ale było to w bardzo prozaiczny sposób, kiedy skończyłem prysznic, wyszedłem, zacząłem się ubierać. Nagle właśnie w takiej rzeczywistości łazienka, tak to powiem, wypełniła się, ja to nazywam dzisiaj galaretą miłości i usłyszałem jedną rzecz. Kocham Cię miłością bezwarunkową. Ponieważ to, że Bóg nas kocha, to my wiemy. Ale trochę trudno nam zrozumieć, że jest to miłość bezwarunkowa. I wcale nie chodzi mi o cokolwiek dla mnie robisz, bo sam z siebie nic nie jesteś w stanie uczynić. I coś się wydarzyło. Spadło wszystko ze mnie, czyli nie mówię o ubraniu, tylko ten ciężar. I druga myśl, która się pojawiła, to była taka, że chyba umrę za chwilę. Bo to jest niemożliwe, żeby człowiek był taki wolny. No ale jak widzicie, stoję tutaj przed wami i Bóg miał inny pomysł. I to był moment, gdzie Bóg zaczął robić cuda, zaczął kontaktować mnie, stawiać na mojej drodze, czy mnie na cudzej drodze osób, które miały to objawienie, to doświadczenie skończonego dzieła Chrystusa. Pełni Bożej wolności. I pierwszą osobą, którą spotkałem, to był jakiś Steve McVeigh ze Stanów Zjednoczonych. Usłyszałem od niego kilka wykładów, a potem miałem możliwość spotkać Marcela Gessenbeka, czy dobrze wymawiam jego nazwisko, z Holandii. I taka była ta historia. I gdzieś od tamtego momentu odpocząłem. I dzisiaj mogę ze szczerością powiedzieć, życie z Bogiem jest dobre, bo Bóg jest dobry. Nie muszę udawać, mogę być szczęśliwy i radosny, nawet jeżeli nie wszystko mi wychodzi, ponieważ nikomu wszystko nie wychodzi. Znaczy, nikomu nie wszystko wychodzi, o tak, żeby to było logicznie. Ale wiecie, zawsze pytam, że są trzy testy dla dzieci Bożych. Zapisane w Bożym Słowie, żebyśmy mogli sami siebie sprawdzić, czy odpoczęliśmy już w łasce, czy jeszcze nie. Pierwszy test z tego mojego rozumienia to jest, czy boję się śmierci? Praktycznie sobie odpowiedz. Nie musisz teraz mi odpowiadać. Chodzi o to, co tak naprawdę myślę w sobie. Ponieważ Słowo Boże mówi, że na to objawił się Chrystus, aby uwolnić człowieka od strachu przed śmiercią. I jeżeli faktycznie nie masz żadnych wątpliwości,
bo rozumiesz skończone dzieło Chrystusa i usprawiedliwienie, to to jest pierwszy znak, że rozumiesz łaskę. Jeżeli przeżywasz jeszcze wątpliwości i przeżywasz ten strach, gdzie ja pójdę, ja nie znam, znam co niektórych braci i siostry tutaj, ale nie znam praktycznie nikogo z was tak dobrze. Może wiem o pastorze, o pastorowej, że nie mają takich problemów. Ale nie znam was. Często, kiedy usługuję i dzielę się tym słowem w kościołach, to ludzie mówią, ja nie mam takiej pewności. Ja się boję, ja nie wiem, co dalej. Ale właśnie po to Jezus Chrystus się objawił, aby uwolnić człowieka od strachu przed śmiercią. Ja uczestniczyłem kilka razy w momencie, kiedy człowiek przechodził na drugą stronę. I jeden raz było bardzo spokojnie. Byłem pewny, że człowiek wie, że zaufał Jezusowi, jego serce głęboko zanurzone w zrozumieniu ofiary za grzechy, odchodzi spokojem. Ale w dwóch przypadkach miałem wątpliwości. Ponieważ już przy samym końcu pojawiła się panika, pojawiło się trzymanie za ręce, ściskanie ręki tak, że myślałem, że mnie moja dłoń zostanie połamana. I w tym momencie mogłem tą osobę zachęcić, posilić i kilkoma wersetami uspokoić. Więc pierwsze pytanie, czy jesteś pewny, że wiesz, o którejkolwiek godzinie Jezus przyjdzie, nie musisz się bać, nawet jak czasami zawodzisz. Może w niektórych umysłach teraz jest myśl taka, co ten pastor głosi? To będzie strach, to będzie, co tu się w tym zborze porobi? Wiecie, jestem przekonany, że ktoś, kto odpoczął w łasce, nie chce grzeszyć, bo jest mu za dobrze. Jeżeli naprawdę doświadczyliśmy i zrozumieliśmy skończone dzieło Chrystusa, doskonałą ofiarę Jezusa i uradowaliśmy się tym całkowitym odpuszczeniem, odkupieniem, to się cieszymy. Drugi test, 8 rozdział, 1 werset, list do Rzymian. Chyba wszyscy to znamy. Czy to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie? To pierwsze wynika z tego drugiego. Czy potrafisz chodzić w wolności od potępienia? Żeby wszystkie przejawy łaski, żeby to bogactwo Bożego Słowa, bogactwo Bożych obietnic miało możliwość działania w naszym życiu, po to Bóg przyszedł, aby uwolnić nas od, usunąć wszystkie śmieci z naszego umysłu, zabrać naszą karę, zabrać naszą winę na krzyż i powiedzieć, jesteś wolny i chodź teraz w tej wolności. Jeżeli zaśmiecę swój umysł, czy pozwolę nieprawdzie, zaśmiecę ten umysł znowu wątpliwościami, to po stronie Boga nic się nie zmieniło. Jego łaska, Jego dobroć, Jego miłość dalej jest dostępna dla nas, ale w momencie, kiedy ja mam wątpliwości, to nie jestem w stanie przyjąć i stać w tych obietnicach, tylko próbuję na swój własny sposób jakoś upewnić siebie, że dokonałem wszystkiego, że jestem wolny. Wiecie, możemy taką postawę traktować, taką próbę samousprawiedliwienia czy własnej swojej pokuty na dwojaki sposób. Jeden, to możemy do tego podchodzić tak pobłażliwie i powiedzieć, no niepotrzebnie tak się jeszcze męczysz. Tak? Takie pokuty typu do końca roku nie jem mięsa, tak? Albo ciastek, albo czegoś tam.
ale gdybyśmy stali się bardziej ortodoksyjni, to ja bym zadał pytanie, czy w tym momencie, kiedy próbujemy dodać coś do skończonego dzieła Chrystusa, czy w tym momencie nie negujemy wystarczalności ofiary tego naszego Zbawiciela? Jego ofiara jest całkowicie wystarczająca. I wszystko, co przyszedł i do czego mnie i ciebie zachęca, to jest uwierz w Jezusa i bądź zbawiony, bądź błogosławiony. Przyjmij tą całą pełnię, którą zapisałem w moim słowie i przez Ducha Świętego przypominam w twoim sercu. Przyjmij w tym chodź. Ogłaszaj to w swoim życiu, bo na tym polega tak naprawdę życie wiarą. Nie w cielesnym oglądaniu i chodzeniu, jaki jestem, ale w chodzeniu w tym, jak mnie widzi Jezus Chrystus, jak mnie widzi Bóg, kim jestem tak naprawdę w Jezusie Chrystusie. I może ktoś powie, no mam nadzieję, że nie tutaj, że to jest jakieś dziwactwo. Ale to nie jest dziwactwo. Z mojego punktu widzenia to właśnie jest życie wiarą. Że nie patrzę na siebie już cieleśnie, nie oceniam się cieleśnie, ale patrzę na siebie tak, jak Bóg mnie widzi i ogłaszam nad sobą te rzeczy, które Bóg o mnie opowiada. Jeżeli Słowo Boże mówi, że 4 rozdział list do Efezjan, 23 werset mówi: odnówcie się w duchu umysłu waszego. 22 mówi: zewleczcie z siebie starego człowieka. 23: odnówcie się w duchu umysłu, a 24: i przeobleczcie się w nowego człowieka. To Bóg zostawił po mojej i twojej stronie. Przygotował już wszystko, abyśmy odnowili się w naszym umyśle i nie patrzyli już w sposób cielesny. Ale ja myślę, że w naszych głowach, jak tu jesteśmy, mamy różną definicję, co to znaczy nie patrzeć cieleśnie. Niektórzy mówią, no cieleśnie nie patrzę, to znaczy mam się koncentrować na zapieraniu się od wszystkich rzeczy, które z tradycji uważamy za grzeszne. A myślę, że Paweł, pisząc o odnowieniu się w umyśle, ma zachęcenie dla nas, abyśmy chodzili według Ducha. Według tego, co Duch Święty przez Boga mi i tobie objawia. Czy jestem beznadziejny, czy jestem błogosławionym dzieckiem Ojca? Wybór należy do mnie i do ciebie. My wiemy, co należy zrobić, ale jak łatwo ulegamy, szczególnie kiedy nam coś nie wyjdzie, takim myślą nie nadaje. Nie mówimy może na głos. Nie nadaje się do niczego. To mi nie wychodzi. Ale Boże Słowo i Bóg w swojej łasce mówi o mnie i o tobie cokolwiek innego. Wiecie, to, co nam nabrało nowej wartości, to była kwestia nowego przymierza. To jest kolejna rzecz, którą bardzo często spotykam, że mamy że Boże dzieci, bo nie chcę nikogo oskarżać, Boże dzieci mają często wymiksowane stare i nowe przymierze. Stary sposób myślenia i nowy sposób myślenia. Według zakonu i prawa, bo to jest takie naturalne. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak łatwo nam skręcać w te uliczki zakonu i prawa. Bo to jest naturalne. Do tego nie musimy się wysilać. To po prostu jest w nas. I to się staje. Nie chcę tu pastora poprawiać, ale niestety bym powiedział. Prawda? Że
taka natura jest w nas. I potrzebujemy pewnego duchowego wysiłku, żeby nie skręcać w te uliczki zakonu. Żeby nie skręcać w te uliczki wykonywania znowu przepisów. Ponieważ Boże Słowo jest bardzo wyraźne i jasne, że z przepisów prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Tak mówi Boże Słowo. I jakakolwiek chciałbym to odtłumaczyć i wytłumaczyć, to wykładnia jest taka. Jeżeli będę próbował sam się zbawić czy usprawiedliwić przez wykonanie przykazań, to już w tym momencie raczej będę przeżywał potępienie. Ponieważ nie uda mi się, może na chwilę mi się uda coś zrobić, zrobić jakąś taką rzecz, która na chwilę zbuduje satysfakcję w moim życiu, ale za chwilę znowu będę miał gorszą chwilę i będę potępiał się. Tylko zrozumienie usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie, Jego skończonego dzieła, przyjęcie tego bezwarunkowo, że tak jest, i prośba do Boga, aby uczył mnie chodzić w tej duchowej rzeczywistości, może mnie uwolnić od poczucia winy, może mnie uwolnić od potępienia. Więc jeżeli nie boję się śmierci, jeżeli potrafię chodzić w braku potępienia, nie przeżywam potępienia, to nie znaczy, że nie zdaję sobie sprawy, że czasami nie domagam, że zdarza mi się zgrzeszyć, o czym mówi apostoł Jan w swoim liście. Ale on w żadnym wypadku nie sugeruje i nie zaleca, żebyśmy teraz robili jakąś pokutę w potocznym słowa tego rozumienia. Tylko abyśmy pamiętali o jednej rzeczy. Pamiętacie o jakiej? A dzieci Boże nie grzeszą. To pisze Jan w swoim liście. Ale jeżeli ktoś z was by zgrzeszył, to idźcie i się ubiczujcie. Tak tam jest napisane? Nie. Tam jest napisane, to pamiętajcie, że macie, że mamy orędownika u Ojca. To jest dzisiaj rozwiązanie na twoje poczucie winy i na ucieczkę z potępienia w każdej sytuacji, kiedy coś ci nie wyjdzie. Jezus Chrystus został złożony raz na zawsze. I tak, albo zgodzę się na to, że moje wszystkie grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe są już wybaczone, albo nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwienia. Ponieważ dla moich przyszłych grzechów nigdy już nie będzie złożona żadna inna ofiara. Więc albo skorzystam z tej świadomości, że wszystkie moje grzechy są wybaczone aż do mojej śmierci i do spotkania z Jezusem. Nie ma żadnego potępienia. A co jak zgrzeszę? Pamiętaj, że właśnie dlatego, że nie ma potępienia, Pan Jezus usunął wszystkie grzechy, możesz przyjść i powiedzieć, Panie, jest mi przykro, wybacz mi, że upadłem, że nie zaufałem, ale dziękuję Ci za to, że nie muszę przeżywać potępienia, bo Ty również ten grzech już wtedy zaniosłeś na krzyż. Wiecie, kiedy mamy tego świadomość, nie uciekamy od Boga. Kiedy mamy tego świadomość, lecimy do takiego tatusia, który nas przytula i mówi, dobrze, synek, ja już to wziąłem i zaniosłem na krzyż. Usprawiedliwiłem ciebie i nie ma dla ciebie żadnego potępienia. Wiecie, kiedy te dwie rzeczy się spełnią, pozostaje jeszcze jeden test. Słowo Boże mówi, i przyszedłem, aby radość wasza była... Amen. Tu
pastor Andrzej dzisiaj mówił, ja też nie zawsze skaczę i się raduję. Życie niesie z sobą swoje trudy, ale ja jestem przekonany, że źródłem tej naszej radości jest ta świadomość, Panie, dzięki Ci, że nie ma żadnego potępienia. W tym całym szaleństwie życia, w tych wszystkich trudnościach, które, z którymi się zmagam, po pierwsze nie jestem sam. I to jest źródło mojej radości. I kiedy mam tą świadomość i modlę się i wołam do Ducha Świętego, Panie, przypominaj mi, że nie jestem sam. Przypominaj mi, że jesteś ze mną aż do skończenia świata. Że Ty powiedziałeś, że nie zostawisz mnie sierotą. I nigdy nie ma takiej sytuacji, że jestem sam, chociaż wiele jest takich chwil, kiedy mi się wydaje, że jestem sam. Ale to nie jest prawda. Z tej obecności naszego Zbawiciela w naszym życiu płynie ta radość zupełna, ten spokój. A im bliżej człowiek jest drugiego końca, chociaż tak jak mówiłem, jeszcze jestem młody, tym bardziej cieszy się z tego, że obecność Chrystusa jest czymś, co tak naprawdę sprawia ten smak życia. Że On coś obiecał i zawsze mówi prawdę. Że Jego słowo nigdy nie zostało złamane przez Niego. To, co zapisał, wypełnił. Wiele z tego jeszcze nie rozumiem. Ale jeżeli zapisał, że jest ze mną, z Tobą do skończenia świata, to ja nie chcę tego podważać, chociaż czasami, mogę powiedzieć, tego nie doświadczam. Jeżeli te trzy rzeczy przejawiają się w naszym życiu, to możemy powiedzieć, że żyjemy, trzymamy się nowego przymierza. Ponieważ Bóg powołał nas do nowego przymierza. Obchodziliśmy wieczerzę, pamiątkę. Pamiątkę czego? Że stare przymierze zostało już zamknięte. Dlatego musiał przyjść Pan Jezus, bo tylko On mógł zamknąć stare przymierze, aby otworzyć nowe przymierze. Bez zamknięcia przez Jezusa Chrystusa starego przymierza, a ono mogło być tylko i wyłącznie zamknięte w ten sposób, że ktoś całe je wykonał. I Pan Jezus całe je wykonał. I zamknął stare przymierze i ustanowił nowe przymierze. Widzicie, co za wiele. Ja oczywiście dzisiaj w tą chwilę, którą tu mamy, nie jesteśmy w stanie tego omówić, ale wiecie, kiedy przeglądamy strony Biblii, mamy nową naturę nowego stworzenia. Nowe stworzenie. To jest jedna z rzeczy, którą przyniosło nowe przymierze. Mamy nowe prawo i nowe przykazanie, które jest w nowym przymierzu. My już nie posługujemy się 10 przykazaniami. Mam nadzieję, że nikt nie będzie niczym, że we mnie rzucał. Wiecie, Pan Jezus przyniósł nam coś innego. Pan Jezus zostawił nam 2 przykazania. Nowe prawo. Prawo, do którego nas uzdolnił. I powiedział, miłuj Boga i miłuj bliźniego. I o niczym innym nie musisz pamiętać. Ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić bez obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Więc drugi list do Koryntian 5:17. Są takie wersety, które myślę pamiętamy, czy mamy podkreślone, tak? Że wszystko stało się nowe. Jesteśmy teraz nowym stworzeniem. Jak często czujesz się nowym, a jak często czujesz się jeszcze starym? Ale Słowo Boże mówi, jestem nowym stworzeniem. Stare przeminęło. A Twoje ciało Ci podpowiada, no zaraz, jak przeminęło?
Przecież widzę, co się dzieje, widzę, jak się krew burzy. Ale jest tylko jeden ratunek, jest tylko jedno zwycięstwo. Kiedy duchem, czyli wiarą w to, co Bóg zrobił i ogłaszaniem tego, kim mnie Bóg uczynił, mogę sprawy ciała umartwiać. Nie mogę inaczej wygrać z tym. I zachęcam, abyśmy to praktykowali. Bo kiedy stajemy w prawdzie Bożych obietnic i ogłaszamy je nad swoim życiem, to Bóg potwierdza swoje słowo znakami i cudami. Również w moim życiu. Do jakiegoś momentu rozumiałem to, że jak idziemy gdzieś na ewangelizację, będę głosił jakieś słowo, tak, zgodne z Bożym Słowem, według Bożej woli, to w tym momencie Bóg będzie to potwierdzał znakami i cudami. Ale Bóg chce potwierdzać znakami i cudami swoje słowo w moim życiu i w Twoim życiu. Jeżeli jest napisane, że jestem nowym stworzeniem, że jesteś nowym stworzeniem i będę to przez wiarę ogłaszał, mimo że cielesny umysł i moje ciało mi pokazuje coś innego, to Bóg, posilając prawdę swojego słowa, będzie dawał moc do objawienia się tego, co prawdziwe w moim i Twoim życiu. Tak wierzę. Bo tak to znowu skręcamy w uczynki ciała. Znowu skręcamy w wysiłki. Wczoraj rozmawialiśmy, nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć, ale rozmawialiśmy o rozprzestrzenianiu się łaski. Jeden z pastorów, o tak to powiem, tak? Jeden z pastorów z relacji waszego pastora powiedział: my oszukujemy dzieci Boże, bo mówimy do nich: chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wszystko z łaski, wszystko z łaski. A kiedy przyjdzie już do kościoła, no aha, mamy cię. I teraz to. Wiecie, ja jestem ten rocznik, że jeszcze była obowiązkowa służba wojskowa. I z jednej strony bramy w wojsku było napisane: witamy, a jak przekroczyłeś do środka, tam już było: już cię mamy. Dla żartu. Ale czasami mi się wydaje, że coś takiego jest obecne. I dlaczego? Bo myślę, że nie rozumiejąc skończonego dzieła Chrystusa, tej zupełności i wystarczalności ofiary naszego Pana, próbujemy jakoś zarządzić grupą ludzi. Mówię tutaj o kaście pastorów, do której należę, więc cała wina tu na mnie. Zamiast wprowadzać ich w zaufanie prawdzie. Ale ja sam tego nie rozumiałem. Kiedyś. Wprowadzać ich, że Bóg cię kocha i jeżeli uwierzysz w Jego ofiarę, to śmierci nie ujrzysz na wieki. Bo kto uwierzył w Jezusa, przeszedł ze śmierci do życia. Tak mówi Boże Słowo. Ale kto nie uwierzył, już jest potępiony. Nam się wydaje czasami, że my jesteśmy potępieni za to, że pijemy, że palimy, że używamy narkotyków czy innych rzeczy. Nie chcę tu robić całej listy grzech. Nie! Człowiek jest potępiony tylko z powodu jednego grzechu. Grzechu niewiary i odrzucenia Chrystusa. A kiedy uwierzymy w Chrystusa, uwierzymy w Jego ofiarę, to jesteśmy usprawiedliwieni ze wszystkich innych pozostałych grzechów. Jeżeli nie uwierzymy w Chrystusa, nie możemy być usprawiedliwieni z żadnego grzechu, bo odrzuciliśmy jedyną możliwość usprawiedliwienia, to jest Jezusa Chrystusa. I czasami mówimy, no to po co Bóg dał przykazania, po co dał zakon? Wiecie, Słowo Boże mówi w 7 rozdziale listu do Rzymian: zakon jest duchowy i zakon jest święty.
I to ogłaszam, jeżeli chodzi o zakon. Zakon jest dobry. Zakon jest duchowy. Jak najbardziej. Ale wiecie, zakon ma funkcję diagnozy. Zakon został dany po to, aby człowiekowi pokazać, że jest chory. Ponieważ Słowo Boże mówi, że został on dany po to, aby upadki się pomnożyły. Nie wiem, czy trafiliście na taki werset w Bożym Słowie. Zakon został dany po to, aby się upadki pomnożyły. A jak często słyszałem, że właśnie on, Bóg dał zakon i mamy go przestrzegać. A nie, Bóg dał zakon po to, aby pokazać nam, jak jesteśmy grzeszni. Wiecie, kiedy Mojżesz stał pod górą i chciał, żeby cały naród izraelski poszedł i razem z nim miał społeczność z Bogiem, to lud powiedział, nie chcemy. Ty mów w naszym imieniu z Bogiem. A cokolwiek, jakiekolwiek przykazania przyniesiesz, my to wykonamy. Nie wiedzieli, co mówią. Ale Bóg wiedział, że nie wiedzieli, co mówią. Wiecie dlaczego? Ponieważ drugą rzecz zaraz po zakonie dał co? Zestaw przepisów ofiarniczych. Czyli wiedział, że w momencie, kiedy oni będą próbowali przestrzegać tego prawa, to szybciutko będą je łamać i trzeba ich zabezpieczyć, żeby nie chodzili w potępieniu. I ustanowił aż 5 ofiar, żeby przepowiadać, prorokować o tym wszystkim, co kiedy czasy się wypełnią, wypełni się w Jezusie Chrystusie. Aż 5 ofiar musiało być ustanowionych. Ofiary przebłagania, oczyszczenia, odpuszczenia, pojednania. Te wszystkie rzeczy nie mogły znaleźć się w jednej ofierze. 5 ofiar Bóg dał, aby zapowiedzieć, że w Jezusie Chrystusie wszystkie te rzeczy się spełnią i spełniły się dla mnie i dla ciebie. I apostoł pisze, Paweł, że w tym Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni od grzechów nieprawości, z których przez zakon nigdy nie moglibyśmy być usprawiedliwieni. Wiecie, że jeżeli chodzi o na przykład zabójstwo, cudzołóstwo, nie było ofiary za ten grzech. Dlatego Żydzi, kiedy złapali cudzołożnicę, przyprowadzili ją do Chrystusa i powiedzieli, co ty z taką zrobisz? Ponieważ zakon mówi, za cudzołóstwo jest śmierć. Jeżeli ją, tak, chcieli na niego pułapkę zastawić, jeżeli ją uwolnisz, to wykażemy, że nie przestrzegasz naszego prawa. Bo tam był według zakonu możliwy tylko jeden werdykt, ukamieniować. O Jezusie jest powiedziane, że nie złamał żadnego prawa. Złamał tutaj prawo, czy nie, ułaskawiając tą kobietę? Wiecie, on jedyny mógł to zrobić, ponieważ ja używam takiego stwierdzenia, uwolnił ją, usprawiedliwił ją na kredyt. Ponieważ wiedział, że za chwilę pójdzie na krzyż. I również ten jej grzech zostanie odpuszczony. On jedyny mógł to zrobić, ponieważ on zamykał stare prawo i uwalniając tą cudzołożnicę, wcale nie lekceważył grzechu. Ale zapłacił za ten grzech za chwilę, za jakiś czas. Ponieważ miłość, jak mówi Boże Słowo, zawsze góruje nad sądem, tak? Tak mówi Boże Słowo. Wiecie, Bóg zostawił nam swoje Słowo, abyśmy na tym Słowie stali i budowali nasze życie.
słyszymy może czasami termin wzrastaj w Bogu. Ja powiem tak trochę, na początku mojego życia z Bogiem słyszałem wzrastaj w Bogu, ale tak nie do końca rozumiem, o co tu biega. Tak? I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale podzielę się z wami, że wzrastać w Bogu, dzisiaj rozumiem, to jest ufać Mu coraz bardziej. Uwalniać się od strachu o cokolwiek coraz bardziej. Ponieważ zaufanie Bogu, że jest przy nas, że przyszedł i chce nam błogosławić, że chce nas prowadzić swoimi drogami, uwalnia nas od strachu. Apostoł Jan pisze, a kto się boi, nie jest jeszcze doskonały w miłości. A kto się boi, nie jest jeszcze doskonały w miłości. I wierzę, że apostoł Jan chce tu powiedzieć, że kiedy zrozumiemy do końca, czy Bóg da nam to objawienie, bo nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego po ludzku, jak blisko jest mnie i tobie, jak bardzo nas kocha, jak cennym jesteś w Jego oczach i że wszystko zrobi, aby Twoje błogosławieństwo i Twoja radość była zupełna, to w tym momencie ten strach w nas przed jutrem, przed przyszłością staje się coraz mniejszy. Bo mam tego, który powiedział, nigdy Cię nie opuszczę. Kiedy mówimy o tym nowym przymierzu, to nowe przymierze ma taką klauzulę. To jest nowe przymierze. Zapisane w liście do Hebrajczyków, 8:10-13. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Moi drodzy, to nie jest moja praca, czy Twoja praca, ale Pan Jezus przez Ducha Świętego mówi, to jest nowe przymierze. Grzechów i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Jak sobie z tym poradzić? Jak w tym odpocząć? Jak mieć pewność? Jak pozbyć się tego strachu, który może teraz odczuwasz? Mówisz, to jest chyba niemożliwe. Bo tak mówię, nie znam was. Wiecie, zanim oddałem całe serce łasce Bożej, to przychodziłem do Boga i mówiłem, Boże, jak to by dotyczyło tylko mnie, a to jest jakaś herezja, to najwyżej ja pójdę do piekła. Ale proszę Cię, abyś mnie upewnił, bo boję się, bo wydaje się to tak niemożliwe. Ta Twoja miłość wydaje się tak niesamowita, bo nie chcę za sobą pociągnąć ponad setki ludzi. Więc przekonaj mnie, bo ja też się boję, bo ta Twoja dobroć opisywana w skończonym dziele i Twojej łasce wydaje się niemożliwa, jeżeli chodzi o rzeczywistość. Mówię tutaj po to, żeby też podzielić się z Wami, że ja też przeżywałem strach te 10 lat temu. Też
z drżeniem bałem się, czy nie włażę w jakąś herezję. Ale po tym okresie teraz mogę powiedzieć, wreszcie odpocząłem. Wreszcie mogę ze szczerością w moim sercu powiedzieć za Pawłem, a ze względu na Chrystusa tamte rzeczy uznałem za śmieci. Ze względu na Chrystusa, żeby Chrystusa pozyskać. Żeby tą pełnię, którą łaski i dobroci, którą przyniósł na ten świat, po to, żeby było. W moim sercu pokój, ale też to przekonanie, że kiedy rano wstajesz, możesz powiedzieć sobie, Panie, dzięki Ci za ten kolejny dzień łaski. Dzięki Ci, że mnie kochasz miłością bezwarunkową i dzięki Ci, że dzisiaj mogę spodziewać się tylko lepszych rzeczy. Czy nie wydarzają mi się rzeczy trudne? Wydarzają, ale mówię to świadomie przed Bogiem, który jest moim sędzią. Kiedy ufam, kiedy zacząłem ufać w łaskę, wydarza mi się o 90% mniej nieprzyjemnych rzeczy niż wcześniej. Ponieważ jestem przekonany, że wcześniej poprzez strach i spodziewanie się tego, co negatywne, dawałem diabłu przystęp. A kiedy dzisiaj ogłaszam Bożą miłość nade mną i nad Tobą, wiem, że stoimy w Bożej prawdzie. Pozostają nam Boże obietnice. Nie ma wiary, jeżeli nie ma Słowa Bożego. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, zadaję mu pytanie, czy jesteś wierzący? No tak, to powiedz mi chociaż jedną obietnicę. Nie znam żadnej. To nie jesteś wierzący. To nie jesteś wierzący. Bo nie chodzi mi o to, żebyś ją wyrecytował z głowy, tylko żebyś wiedział chociaż jedną, żebyś znał. Żebyś znał tylko jedną. Chociaż uwierz w Chrystusa, a będziesz zbawiony. I to jest początek. Na tym stoję i nie cofnę się. Ale mamy dziesiątki, setki obietnic, gdzie Boże Słowo mówi, że Jezus Chrystus jest tak i amen na każdą z tych obietnic. Jeżeli wiem, że Bóg chce mi tylko błogosławić, że nie wspomni moich grzechów już nigdy więcej i wypisał swoje słowo na moim umyśle i na moim sercu. Na Twoim umyśle i na Twoim sercu, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem. Tak powiedział, to są klauzule nowego przymierza. To będzie Duch Święty przypominał Ci te rzeczy we właściwym czasie. Dlatego do świeżych chrześcijan, braci i sióstr, mówię, chociaż raz, oczywiście zachęcam do czytania słowa non-stop, mówię, chociaż raz przeczytaj całe Boże Słowo, od deski do deski. Dlaczego? A dlatego, że jak Duch Święty Ci przypomni jakiś werset, to żebyś wiedział, że to jest Boże Słowo. Żebyś się nie zastanawiał. Fajna myśl, ale czy to jest faktycznie coś ważnego? Bo Duch Boży wszystkiego nas nauczy i wszystko nam przypomni. Jak powiedział Jezus w Ewangelii Jana. Wiecie, z tych wszystkich rzeczy dotyczących nowego przymierza, czy składających się na nowe przymierze, czyli nowe stworzenie, nowe prawo, nowy porządek według Melchizedeka, nowa droga, nowy umysł, nowe sumienie i nowe przykazanie, które jest miłością. Kiedy Pan Jezus w 13 rozdział 34 werset Ewangelii Jana. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie
miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest to nowe prawo. Ale Pan Jezus nigdy nie każe nam czegokolwiek zrobić, czego nam sam pierwszy wcześniej nie daje. Jeżeli brakuje nam miłości Bożej do Boga, to On przychodzi w swoim duchu i nas do tego uzdalnia. Nasze życie z Bogiem zaczęło się od przyjęcia usługiwania ze strony naszego cudownego Pana. Że On przyszedł i to On najpierw mnie oczyścił, najpierw mnie przyjął, ubłogosławił i wypełnił swoją miłością. Powiedział, teraz możesz mnie kochać. Jeżeli wydaje nam się, że sami z siebie jesteśmy w stanie wykrzesać miłość do Boga, to ja tylko tutaj powiem, ja tak próbowałem i mi nie wyszło. Ja nie mam co Bogu przynieść. I w momencie, kiedy zrozumiałem, że On chce najpierw mi usłużyć, tak jak umył stopy uczniom, tak jak podaje przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. To jest obraz, że ja i ty byliśmy pobici na drodze, ale ten Samarytanin, bo tak przyzywano Jezusa, mimo że kapłan przeszedł, lewita przeszedł, to on się zatrzymał nade mną i nad sobą. Opatrzył mnie i zawiózł do gospody, zapłacił gospodarzowi i teraz czekamy na jego przyjście. To jest to, co możemy w jego łasce doświadczać. I na koniec taką jedną rzecz. W Ewangelii Jana 17, rozdziale 23, wersecie Jezus modli się w swojej arcykapłańskiej modlitwie i o coś usilnie woła do Ojca. I mówi coś takiego. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Jak oceniasz swoją miłość, czy jak oceniasz miłość Boga do ciebie w takim codziennym życiu? Czy mamy świadomość tego, jak bardzo Bóg mnie i ciebie kocha? Tu Pan Jezus modli się, żebyśmy byli tego jednego świadomi, że nie ma żadnej różnicy w intensywności, wielkości, miłości, jaką okazuje swojemu synowi i tobie. I nie mówi, Ojcze, proszę cię, abyś ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Nie modli się o to. Nie po to poszedł Jezus na krzyż, aby taką miłość wyprosić. Nie po to poszedł. Ta miłość już tam była dawno. Pan Jezus modli się tylko o jedną rzecz. Żebyśmy my byli tego świadomi. Żebyśmy tego doświadczali. Żebyśmy to ogłaszali. Żebyśmy wiedzieli. Panie, dzięki Ci, Ojcze, za to, że jestem ukochany tak, jak Twój Syn Jezus Chrystus. Że przez Jego dzieło jestem usprawiedliwiony i nie ma żadnej przeszkody, żebym mógł przychodzić do Ciebie. I proszę Cię o to, aby żadna rzecz w moim umyśle, w moich wątpliwościach nie zaśmieciła tego kanału przyjmowania od Ciebie łaski za łaską. Bo myśmy przyjęli od Ciebie i tą łaskę za łaską. Jeden z wykładowców
kiedyś powiedział takie zdanie. Dobre rzeczy przydarzają się tym, którzy wiedzą, że Bóg jest dobry. Wiecie, jeżeli to wiemy, że On jest dobry, że nas kocha, a wszystko inne jest tylko śmieciem, które diabeł chce wrzucić w nasze serce i potrafimy obronić tej pozycji, którą Bóg nam dał, to będziemy doświadczać coraz więcej, aż do pełni radości, satysfakcji i zdolności do okazywania Bożej miłości dalej i dalej. Niech Bóg was błogosławi. Amen.